Witam wszystkich bardzo serdecznie w San Juan. Moja znajoma Sara jest archeologiem, pracuje niedaleko. Może zapytasz ją, czy wie coś o tej twojej zagadce? Jasne. Sara zawsze miała obsesję na punkcie tych kamiennych ludzi. Ludzie przeważnie przyjeżdżają tu w poszukiwaniu skarbów, ale nie on. Ona po prostu chce odpowiedzieć. Od dawna jesteście przyjaciółmi? Od kiedy byłyśmy dziećmi. Była kujonką. Ja zawsze olewałam zajęcia i wykradałam samochód turystyczny bawiany. Okej. Czasem udawało mi się przekonać Sarę, żeby do mnie dołączyła. Abby, puedes ayudarme con esto? Está dañado. Po co ci, Abby? Ja to ogarnę. ¿Usted es la tal Lara? ¿Croft? Ya... La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Teraz po niemiecku Lara zaczęła gadać, nie? Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. Nie chcę wchodzić wam w paradę. Tak naprawdę szukam węża w pucharze. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Powinnam zacząć od biblioteki? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Dziękuję, tak zrobię. No jasne. Z czym potrzebujesz pomocy, dziewczyno? Via Veritas. Ciap. Okej, zwrócę uwagę na te flagi. Co tam mają? Grobowiec gdzieś chyba jest, co? Prohibido el paso. Znaczy się zapraszają, tak? Żuczek. O. Potrzebny będzie nowy sprzęt. Jest flaga. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Siek. Jakaś spinaczka. Na razie to olejmy. Spoko. To nam daje fajny skrót, żeby się tam nie spinać, nie? A co tutaj? Ciap. Piórko. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Jakiś krzaczony niepotrzebny. Jadę, idź, spoko. Aha. Jest i mapka. Dostępne misje, dokument relikt. Okej, okay, spoko. Nożem robala. Nie! Kurde. Wcale nie chciałem tu złazić. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. O-o. Tu coś jest. A, widzę.
Taka szybka eksploracja okolicy. I plecak odkrywcy. Zaktualizowano mapę. Odkryto sekrety. Tu mamy kryptę jakąś. No sympatycznie. Dobra, wracajmy na górę. Ten obszar jeszcze odwiedzimy. Fabularnie. Będziemy tutaj wracać skądś. Dobra, wracamy się. Zobaczymy, dokąd prowadzi ta linka, którą wystrzeliłem. U. Indyk. A tu co jest? Bardzo rozległe te tereny, nie? Tutaj jest jakieś polowanko. Jest gepard. O kurde. Aj. Dobra. Już jest nasz. O, poziom. Kto by się spodziewał? Mamy grobowiec wyzwań. Wchodzimy, nie? San Juan nam nie ucieknie. Opuszczony klasztor. Misja San Juan. Przedstawienie świętego Jana Teologa. Okej. Jeszcze więcej nam się otworzyło. Płaskorzeźba, dokument, grobowiec. Coś nam powie, Lara? Tak łatwo nawiązuje przyjaźnie. Ja bym pewnie przyszła pieszo do misji. Ale Johna poprosił Abby o podwiezienie, a ona się zgodziła. Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrym miejscu i znajdziemy skrzynię przed Trójcą. W nocy trzęsienie ziemi zniszczyło rafinerię. Teraz jeszcze ten wulkan. Czy to tam dojdzie do następnego kataklizmu? Musimy położyć temu kres, zanim miasteczko skończy jak Cozumel. No, obyśmy znaleźli te skrzynie szybciej niż Trójca. Ten nawet fajny, nie? Jakby mu dodać trochę obrażeń. Czas trzymania. I powiedzmy szybkostrzelność, to jest nasz najlepszy łuk. No, ten ma większe obrażenia, ale... A co mamy za karabin? Okej. Do strzelby mogę wrzucić obrażenia. Zwiększa szybkostrzelność karabinu. Jakie ulepszenie mamy do pistoletu? Też szybkostrzelność. To wezmę karabin. Chyba, że wystarczy i na pistolet. Wystarczy. Tu magazynek, tylko to nie. No to możemy wziąć. I to jest wszystko, jeśli chodzi o pistolet. Nazbierało się tych surowców, nie?
Jest koniec. Okej. To mam załatwione, chociaż tam twierdzi, że nie. I mamy 4 punkty do dyspozycji. 4 punkty. Może wezmę to. I to też. Okej. No co chodzi z tym ekwipunkiem jeszcze? No tu wszystko mamy zrobione. Nie czaję. Okej. Zajrzyjmy sobie do tego opuszczonego klasztoru. W takim razie. Wzgórza żyją. Wyimek z dłuższego tekstu. Wszystko przeładowane. Jak na razie wszystko gra. Robal. Tu już kolejne surowce nam się gromadzą. Spoko. Jakaś spinaczka się szykuje, tak? Nie do końca. Tadam. I znowu taka ciemnica. Katakumby w górach. Kurde, to jakieś większe miejsce. Drzewa Czeczen i Czaka. Niech tak będzie. Hop. Okej. Słyszycie to? Ciekawostka to. Zbliżają się kłopoty. Słychać je głośno i wyraźnie. Ale mam shotguna w pogotowiu. Wszystko powinno być w porządku. No, nie widać tu jeszcze przeciwników, nie? Tak czułem, że to o to chodzi. Dalej żadnych wrogów. Może tak. Pyk. Kurde, nie mam oliwy. Przydałoby się trochę znaleźć, to jak najszybciej. Pyk.
Okej. Tam później, tam też jest skrytka survivalowa. Mignęła mi. Okej, teraz już ich widać. Jasie również tutaj są? Dziwne. Hop. Numer na Spidermana, nie? Kurde, oliwa mogłaby być. A ciemno? Kolejny robal. Jest. Jedna sztuka, ale zawsze coś. Staram się wykukać, czy ktoś tu jest, czy nie ma. Nic nie widać. Spoko. Schodzimy coraz głębiej, nie? O. Proch. I kolejna gęba. O, wow. Jak z horroru jakiegoś. Zobaczmy. Pyk. O kurde. Boom. Nie ogarnąłem. Usiądę sobie. Te grobowce robię z tego względu, że one dają umiejętności, nie? Resztę rzeczy to sobie przy streamach będziemy maksować. To nie jest nic niezbędnego, ale te grobowce nam ułatwiają rozgrywkę na bieżąco. Dlatego raczej nie pomijam ich. Teraz w którą stronę? Jest amunicja i to wcale nie mało. Czyli będą jakieś dymy. No ale co? Jeszcze nikogo tu nie widać. A tutaj co jest? Tu nie ma przejścia. Na pewno? Na pewno. Jakieś materiały, jakieś coś. O kurde! Dobra. Ale przypał. Boom. Wszystko? Widzę cię, bydlaku. Nie ze mną te numery, idę pod ścianę. Wow. To było bliskie spotkanie, co? Słychać tu kolejnych, ale nic nie widać. Dobrze zrobiłem? Chyba nie. Dorobię strzałek, przeładuję broń. Wróćmy się tutaj. Zróbmy, chociaż kosztuje nas to surowce, nie? Okej. Okay.
Co to nam daje tak właściwie? Więcej oliwy. No tu chyba nie doskoczę. Kurde. No nie. Ale nas cofnęło. O wow. Okej. Hop. No nie wiem. Raz, dwa, trzy. Cztery. Kurde, jakie dźwięki oni wydają. Słychać, ale nie widać. No czyli co? Musimy tu wejść. Okej, chyba wiem. Ustawiamy się tu. Tak jest. No i dobra. Wow. Trochę bujnęło. Tu wszystko mamy na miejscu. Słychać, ale nie widać znowu. Otworzę sobie monolit. Dobra, idziemy. To niepotrzebne. Tutaj mamy max, teraz trochę postrzelam z karabinu. Mam. Figurka. Prymitywna laleczka. Wahadełko, powiedz trzecie. Okej. Co tu? Muszę jakoś wypuścić gaz, a potem go podpalić. Okej. Hop. Zaraz to ogarniemy. Tutaj jest ta gęba kamienna. Proch. Olej. Tu pewnie wyskoczą kolejni, nie? Dobra. Kto się przestraszył, zostawia łapkę w górę.
Przypominam też o subskrybowaniu kanału, bo 72% widzów nie subskrybuje. A wy już dobrze wiecie, co ja o tym myślę, nie? Nie, może lepiej nie będę na tym stał. Sprawdźmy w ogóle, co się stanie. Okej, zjeżdża na dół. Hop. To możemy śmiało sobie w to strzelić, nie? Ach, tutaj. Nie. Brawo ja. Pośpieszyłem się. Jeszcze raz, otwieramy. Walimy do tego, walimy do tych. O. Okej. Taki to był straszliwy przeciwnik, ale może... Dobra, chyba wiem. Musimy się cofnąć tutaj. I teraz odpalić ten gaz. Ciap. No, nam się podniesie, tak jest. Okej. Nie możemy za długo stać w tym gazie, nie? To na pewno. Jakaś amunicja. Skrzynka z szelsami. Na razie niepotrzebne. O nie! Okej, spoko. Myślałem, że tego nie przeżyję. Powoli, powoli. Chodźmy tu. Będę musiała odciąć tę platformę. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Znaczy z tą platformą to sam się domyśliłem, ale chwila, moment. Nic tu więcej nie zrobię, tak? Dobra, wejdźmy z powrotem. Teraz. Okej. No i mamy odciętą platformę. O, patyczki dla Lary. Mam. Kolejna figurka. Skąd się wyłonią te zasrańce teraz? Chyba czysto. O. Już niedaleko. Muszę się tylko dostać na górę. Spoko. Dawaj. Aha, to mamy odblokowane. Ach, dobra. Ale ze mnie mosiek.
No tak. Uzupełnijmy sobie zapasy. Teraz jest odpowiedni moment na to. No i co? To nam niewiele zmienia, bo już tu byliśmy, nie? Ale słychać wrogów, właśnie chciałem powiedzieć. O! Wszystko pełne, więcej nie umiem. Okej. Coś jeszcze? Jest, za plecami. Dobra. Jest, kolejny. I tu jeszcze jeden. Przeładuj. Jest, pyk, pyk. Wszyscy? Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Chyba wszyscy. Muszę się wspiąć, aby się tam dostać. Się wspiąć. Czyli co? Idziemy tutaj, tak? Aha, no jasne. I co my tu mamy? A, jest nasz skarb. Jest złoto, super. To się na pewno przyda. Kinich Hao. Całkowicie przywraca zdrowie, gdy Lara jest blisko śmierci. Odnawia się między walkami. Spoko. Bardzo sympatycznie. I co? Gdzie się możemy zaczepić? O. Normalnie ślepy jestem. Okej. Taki oto opuszczony klasztor. Hop. Na górę, na dół. Pewnie na dół. O, ja date. Gdzie teraz? Tutaj. Aha. Co to było? Nic tu nie było. No i pewnie tędy, nie? Bardzo fajny grobowiec. Trochę niejasny chwilami, ale bardzo fajny. No i fajnego skilla nam dał. Jakby nie patrzeć. Hop. I część dalsza wspinaczki do góry. Och, jeny. Och, jeny. No dobrze. Właściwie to czemu nie? O. Patyczki dla Lary. A gdzie jest wyjście? Robal. Mam
Mam dwa cięcia w materiale, także nie wiem jaka jest jego długość. Ale umówmy się tak, że wrócimy sobie do San Juan jeszcze w tym odcinku. Zresztą tak na dobrą sprawę nikt nie powinien mieć pretensji, nie? To jest w końcu Tomb Raider, czyli wszystko się zgadza. Chodzimy po tych grobowcach. Ile punktów zyskaliśmy po drodze? Jeden. I trochę surowców, nie? Coś tam nam wpadło. Mamy 3 ulepszenia dostępne. Aha, tu już obrażenia się nie zwiększą. Tu nas nie stać na nic. Nie no, to ja wolę ten łuk. Z tych dwóch. Dobra, zostawmy sobie te surowce. Gdzie jest wyjście? Stąd przyszliśmy, nie? Nie? Tak, tak. Pora się stąd wynosić. Okej. To już współczesna architektura. Znaczy współcześniejsza. No to też zaszalałem. I góra. I jesteśmy na powierzchni. O, tu plecak. Odkryto sekrety. Łe. Nieważne. Okej, tu już nic. Cofnijmy się do San Juan. Cóż to za wzniesienie? O, patyczki dla Lary. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Ale materiał weź. I tu jeszcze gdzieś leżało zwierzę. Okej. Teraz nie widzę. O, jest. Bierzemy skóra i, co ciekawe, oliwa. Łe. Laro, dawaj. No. Witamy z powrotem wśród żywych. Teraz sobie odpalimy linkę tutaj i śmigamy. Indyki. O, tu jakiś ziomek. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Dokąd nas to zaprowadzi? Do Doliny Wilka. Nie, tędy nie przejdziemy. O, to wiele wyjaśnia trajektorię naszego kursu. I co my tu mamy? Tam jest jakiś krzyż. Tu jest jakaś skrzynka. Wyblakłe pismo. Zwój.
Cóż to jest za krzyżyk? Kto mówi? Wow! Wściekolicy! Biorę karabin. No skuruj to, Laro. Nie mam na to miejsca. Przestań opowiadać. Tu alfa. Dostałem trofeum, legendarny łowca. No, chyba dobrze. A cóż to jest za krzyżyk? W dalszym ciągu nie wiemy, nie? Żadnej informacji nie zawiera dla nas. To wygląda, jakby można było zburzyć czekanem, ale nie ma takiej opcji. Zajrzę do tej lisiej jamy jeszcze głębiej troszkę. Widzę tam zestaw survivalowy. Okej. Tu złoto. Bach. Pięć sztabek, rewelacja. I co, chyba tyle w tym odcinku, nie? Podejdę troszkę bliżej do osady. I będę zmuszony się pożegnać, dlatego dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za uwagę i do zobaczyska. A jeszcze flaga na maszt. Pyk. Mamy to. I kończymy. Do zobaczyska.